Cześć, dzień dobry, witajcie, witam. Wielki Bu razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Wy nie wiecie, muszę was rozdzielić, bo tu się kolega bardzo boi drugiego kolegi. Napakował się i tu się pcha, nie? Zważasz się jakiś kreatyny i tu się widzisz, rozpycha na ściance, nie? To jest, zobacz, on musi stać już na banerze, tak się boi, że aż... Ale gdzie to mnie na niego pchać? No i potem będzie i będzie na mnie. I będziesz musiała się bić we freakfightach z nim. No dobra, no. W sumie był łatwiejszy niż ty. Twój cieszy. No, bo moja mama, moja żona usłyszy i wiesz, kurde, że ja taki łatwy jestem. Nie, ja już kolejny raz wysłuchuję do pani żony informację. Pani żono, absolutnie. Dostanę zakaz na rozmowy z tobą. Nie? No dobra, to o czym chcieliśmy porozmawiać? No ja na początku chciałam porozmawiać z tobą o twojej walce. Okej. Okay. Choć rozmawiaj. Krótka. No, dłużej to... będziemy gadać i się biliśmy, nie? Nie, no to w ogóle moje tak samo krótkie. Była. Była, cieszysz się, że była po tych zamieszaniach? Znaczy, że walka była tak, ale no kurczę, no co, no mam duży niedosyt, wiesz, za długo się przygotowywaliśmy. Wiem, że Nikola mógł się, no wydaje mi się, że zjadł stres, nie wiem, no nie, weszło ciało Nikoli, bez Nikoli. On powiedział, że z tą głową to 6 lat tak go nawalił. No, no możliwe, no to kurde, no my się nawet nie biliśmy, nie? Ja sobie go naprawdę ustawiałem. No nie było tam Nikoli tak naprawdę. Oczy puste, wiesz, ciało takie nieobecne. No trochę szkoda, no, bo i dużo walki było o termin, o całą realizację. No wiesz, przygotowania, stres, a no, tak naprawdę też chciałem się jakoś pokazać, no też byłem przygotowany na tą, na to obalanie. Ewentualnie sam chciałem obalać. Chciałem nie złapać się siatki. No. Dlaczego jest dla niego niemiły po walce? Jak niemiły? No to co, za pośmiechujki? No nie no, kurde, właśnie go motywuje. Okay. Wiesz, kurde, porozmawiałem, rozmawialiśmy, że faktycznie Nikola, nie. Teraz dostałeś koszulkę, nie dokarmiać kebabami, schudniesz jeszcze 10 kilo i no, mi się wydaje, że powinniśmy zrobić tą walkę, nie? Tylko walkę, no nie wiem, ktoś niech popracuje nad głową Nikoli, żeby przyszedł zbudowany i wydaje mi się, że powinien mieć szansę pokazać się swoje umiejętności, przynajmniej te parterowe, rzut czy coś. Nawet jak już nie przełamie się nawet do walki ze mną, no to mana, czy coś tam go tam szczypał o kuchcika, to powinien pierwdziadka wyjaśnić, a niech później przyjdzie i powinniśmy dać tą sportową walkę, nie? Czemu mówisz dziadka? Czy ty chcesz być kolejny, który zostanie wejściem przez Marcina Najmana? Nie wiem, zobaczę, jak Paweł znowu go przepyta. Nie no, dziadka, no kurde, no dla mnie to, wiesz, dla nas, nie? Ja też z tych młodszych. Ja jestem już, ile masz lat? 33. A ja młodsza, mam 20. No to mówię, my młodzi. Dobry, masz wymanie o sobie. My młodzi, oni starzy, no wiesz. Mówimy o Konradzie, o Krzysztofie, to zobacz na Konrada, jak on wygląda, ile ma lat. No, kurde, tu się można naciąć, nie? No. Pewnie papierosy mu sprzedawali, jak miał 9 lat już, nie? Z żłobka wyszedł. Bo miejsce w autobusie już ustępowali, nie? Nie wolno się tak śmiać. Czemu? Bo nie wolno. Ale może on jak ten Benjamin Button będzie jeszcze młodszy na starość. Kobieta, im starsza, tym lepsza. Uważasz, że Karwat to kobieta? Nie, absolutnie, tylko mówię, że może ma tak jak kobieta, że im starsza, tym lepsza. Ja będę teraz bronił tych wszystkich, co tu oczerniasz. Ja oczerniam. Ale nie jest kobietą. Nie, jak ty mogłaś tak powiedzieć? Nie powiedziałam, to ty powiedziałeś do mnie, będzie, że gleba jest dla ciebie przecierą w krwawym sporcie. Słucham, co jeszcze raz, bo się zawiesz, co? Co myślałeś się o tym? No właśnie o tej, czy Karwat to kobieta? I to jest pytanie. No, pytanie co? W milionerach, za milion, tak? Tak, tak. Może jest niebinarny. Przestań, bo się moja Staśko odezwie. No ale co, może być niebinarny. No przecież to właśnie jeszcze gram w jej stronę, nie? W jej bramkę. No dobra. Bramkę? No, ej, dobra, a mogę się ciebie zapytać? Nie. Ale po to przyszedłem, żeby nie odpowiadać na pytania. To bardzo dobrze. A ty... Nie, no muszę, tylko ja nie wiem. A ty jesteś fanem Realu czy Barcelony? Czy nie? Ja się nie znam na piłce nożnej. Dopiero ktoś mi wytłumaczył, czym jest spalony, a ty mnie pytasz jakąś zagraniczną... Czym jest spalony, dawaj. Kurde, no jak przyszedł jarał i przyszedł spalony. Tyle wiem. Nie, no ja się nie znam. Ni na piłce, a gdzie jeszcze za granicą. No, nie, źle trafiłaś. Źle trafiłam? No, nie. Teraz ci chodzi o to, że kiedyś taki starsi panowie właśnie w władze mówili, że nas się chodzi o to, że policja jest na stadionie. Wiesz, takie
wielkie chłopy w kominiarkach. Nie? To jest zawsze ciekawe. Dobra, idziemy właśnie w tą stronę, bo chcieliśmy nie promować TVN-u i tych wielkich panów w kominiarkach. No bo to w TVN nie było. A. No, promocja bandytów w ogóle, nie? My ci grzeczni. Dobra, bo ja naprawdę jeszcze taki niewybiegany po tej walce i gadam głupoty, nie? Może chcesz jeszcze jakąś rundkę tu zrobić? Właśnie biegam, liczyłem, że się pobiegam, a ty cały czas każesz mi tutaj na wywiad za ucho. A i... to dlatego nie poszedłeś, mówisz tak, walkę i dobejrzeć, tak, no, bo ja biegam w kółko, aż ze mnie chce iść kofeina, nie? A to, ej, ale to fakt, ja to mówiłam Nikoli czy komuś, że ty po tych, jak się nazywa, przy treningówkach. Szanowni Państwo, dzisiaj ty wywiad był z Gromdy. No, Svenu nie miałem sensu. Przyjdzie nieprzygotowana jeszcze. Nie na kofeinie. Na czymś innym. Pogadajmy z sensem. Ja nie mogę z takimi niegrzecznymi ludźmi. Nie mogę. No. Możemy porozmawiać o sporcie na tym kanale, bo to jest w końcu kanał fansportu. Kurde, możemy o czymś, na czym się znam? Tak, na dymach. Co ty znowu? No odwalałeś, że Zełenski jest na ciebie tak cięty. Czemu jest cięty? No nie wiedziałeś, co on stawiał? Znaczy, dostałem jakiś screen, ale co? Kurde, bo nie do końca kumam ten kontekst. No jego chyba już wkurza, że ty aż tak bardzo dużo mówisz o tej walce z nim. Ale bo on powiedział, że on ci tą walkę da. No tak. Poczekał. Ale ja wiem, no wiesz, mówi to od roku. Mówił mi o tych terminach, więc wiesz, no ja to nie wierzę i tyle, no. Wcale nie musimy się bić, nie? Wiesz, ja do niej dążyłem. Znaczy, wiesz, pierw też chyba mówił, że za dużo o niej mówię, że ją chcę. Teraz mówię, że już mogę jej nie robić. To też jest, że no kurde, no, nie dopasujesz, nie? Ale faktycznie widziałem takie, kurde, takie, kurde, będziemy się bić, wiesz, jak takie, nie? Takie trochę, takie, kurde, dziecko się nabuzowało. No nie, no, kurde, wiesz, no nie biliśmy się nie do teraz. No, to nie wierzę, że się będziemy bić i tyle, no. Nie... No ale w sumie to dążenie do waszej walki jest jedno pytanie, no? Źle, że dążę, teraz mówię, że już możemy jej nie robić też źle, to jak, kurde, nie dogodzisz, nie? Ale poczekaj, ty chcesz tą walkę czysto sportowo, czy rzeczywiście chciałbyś z Denisem coś wyjaśnić? Słuchaj, no mówił, że wyzywał mnie do walki, że nie mam jaj, że odmówiłem, no to wyszedłem naprzeciw, mówię, to chodź się bić, tak? Od roku mówię, jak nie mam jaj, jak tak uważasz, no to chodźmy się bić, no ale trwa to rok. Ja nie będę żył cały czas w cieniu Denisa i pierw mi mówi, że ja nie mogę wypowiedzieć, no właśnie, znowu gadamy o Denisie, no ale to ty pytasz, że ja nie daję wywiadu, nie poruszając kwestii Denisa, no to staram się tego nie robić. Nie róbmy tej walki, jak nie chcesz, to wiesz... To się nie oszukujmy i idźmy w swoją stronę, no. Ale mówię, że byliście dogadani na kwiecień czy maj, co? Kurde, no jesteśmy dogadani od zeszłego roku, od tej gali w Gdańsku. My mamy już tyle terminów, że jeszcze ta walka, później ta kontuzja, ta walka, teraz inna federacja. Kurde, ta federacja nie, wiesz, już ja jestem zmęczony i wcale, wiesz, no, mam teraz jakąś alternatywę sportu. Wolałbym się nie realizować, a nie tkwić w jakimś fikcyjnym konflikcie, nie? No dobra, no to jak nie Denis Załęcki, to kto? Za dwa tygodnie bije się z Fidzikiem. A miał być Gleba? Nie miał być Gleba, kurczę. Mówiłeś. Poczekaj, gry słów nie czyniesz. Mieliśmy się z Glebą spotkać w ringu. Nie mówiłem, że będę się bił z Glebą. Jak nie? Powiedziałeś, że Gleba to będzie przeciera przed walką? Nie, powiedziałem, że nigdy nie powiedziałbym, że Gleba jest przecierką. Powiedziałem, że najprawdopodobniej spotkam się z Glebą w ringu, a nie mówiłem, że się z nim będę bił. Krysłów, no wiesz, trochę nie do powiedzenia, bo z jaja zaczęliśmy robić z Glebą, że albo przyjdzie nawet jako narożnik Fidzika, jak nie, to nawet będzie wręczał puchary, ale się będziemy naśmiewać, że się będziemy widzieć w ringu. Ale widzieć się w ringu, nikt nie mówi, że my się będziemy bić. Okej, okay, ale no. Miałabyś no wiem, no dlatego, ale chcieliśmy, wiesz, Patryk też potrzebuje szumu medialnego, no tak to mniej więcej wygląda w sporcie, no musi się mówić o nazwiskach, więc Patryk gdzieś był w tym między umowami, w jakimś takim, w takiej niszowej sytuacji. Ja też przygotowywałem się już do obiecanych walk, więc dam na rękę, żeby o nas mówili, nie? Ale nie będziemy się wyzywać i robić się durni, to wiesz, bawimy się w grę słów, nie? Ale z ciebie PR-owiec. No kurde, dziękuję. Proszę pana, nie, pan marketing tak samo... chyba kończył. Ledwo podstawówkę. I to za karę. Nie no, tak samo z Nikolą, no, też rozmawialiśmy, że fajnie, damy sportową walkę, lubimy się wchodząc, mamy się lubić wychodząc, nie? Ma to być sport, a nie to, co...
też się nam zarzuca, że my będziemy źli tą patologią. No nie, no chcemy promować dobre wartości, sport, koleżeństwo i wszystko, co pozytywnego to niesie, więc nie będziemy się kłócić na siłę. Wiesz, możemy robić właśnie sensację jakąś, wiesz, w jakiś sposób, który może jeszcze przyjdzie nam do głowy, nie? Okej. Okay. No dobra, a ty jak ocenisz, jak już tak mówiliśmy o tym Denisie, no bo między wami nie wiadomo, co to będzie, ale teraz pojawił się ten konflikt Don Casio, Denis. Ty w ogóle słyszałeś o tym? Nie, znaczy nie wiem, bo wiesz, tych konfliktów to jest tyle. O tym właśnie mówię, że kurde, no ja nie chcę stworzyć konfliktów na siłę. Nawet jak już mamy teoretyczny konflikt z Denisem, to ja już wolę... Kurde, jak się nie bijemy, to się nie bijmy, kurde. Nie kłóćmy się teraz w jakichś relacjach, kurde, wiesz. Kurde, my sztywni, kurde. Może to by było dobre, żeby wtedy szybciej by była walka. No dobra, no. Halo, halo, co mi pan tu? Nie no, no, grzecznie witam. No, nie no, tak jak mówię, no, co, no ja tu nie chcę się, nie, wiesz, no, kurde, słyszę, że ja tu się nad nim chcę wybić, no to wręcz przeciwnie, pójdę, chciałem udowodnić rok gotowości do podjęcia walki, nie bijemy się, no to jak mamy się nie bić, no to już nie róbmy z tego szopki, no to oficjalnie się nie bijmy, nie, kurde, no. No ja tyle też kombinowałem, kurde, dogadaliśmy się w Wotorę, no to w Wotorę jesteśmy umówieni, później kurde nagle Jasiek jest zły, gdzie wiesz, Jasiek z Wotorę nawet zgodził się, że położy frikowe pensje, nie, bo to kolejna blokada, że teraz Denis się nie bije za małe pieniądze, no to trzeba położyć fortunę, no i spełnialiśmy wszystkie warunki, żeby doszło do tej walki, nie doszło, no to się nie oszukujmy, nie, wiesz, już nie wymyślajmy tych wymówek na siłę, nie, więc no nie ma do niej być, to nikt nie dojdzie, nie? I wiesz, po co teraz tą szopkę, nie? No dobra, dobra. Słuchaj, to co, widzimy się na Prime 5 może? Prime 5? Kiedy jest Prime 5? W czerwcu podobno. A skąd wiesz? Bo tak mówią, chodzą ploty, mówi tak Paweł Jóźwiak, coś tak, Casio, no przecież nie likuje rzeczy, ty głupi jesteś. Dlaczego mam wiedzieć? Znowu mnie wzywa. Przepraszam. W sensie, co ty, urwałeś się z choinki? Szedłeś stamtąd, gdzie pieprz rośnie? Nie, bo się przestraszyłeś, no ale przestraszyłem się i wróciłem, bo wiesz, groźne relacje, wiesz. My, prawilni ludzie. Ale z ciebie się tam podobno śmieją. Gdzie, tak? Prawilni ludzie się ze mnie śmieją? No trudno, no to niech się śmieją. No widocznie ja już nie jestem tak prawilny, jak kurde ci prawilniacy internetowi, ja jestem spokojnym, kochającym ojcem i wiesz, ja nie mam parcia, by się jakimś prawilnym internetowym gitem i tam się wykłócać w internetach, nie? Wiesz, no to nie ma nic wspólnego z szacunkiem nawet do siebie, nie? Wiesz, to takie zachowanie to nie jest, kurde, nie jest nic dobrego i wydaje mi się, że w tym prawdziwym świecie, z którego ta dziwna pochodna wychodzi, też nikt by nie był szczęśliwy, nie? Ale o tym nie gadamy. No właśnie. Dobra, to co? Prime 5? Będziesz? A gdzie jest Casio? Zaraz pogadamy. Casio już był. Ale gdzie jest? No na pewno gdzieś tu jest. Gdzieś krąży. Zaraz pójdę i się dowiem. Dobra, to jak się dowie i mi powie, to ja wam powiem. Przyjdź na Krwawy Sport, może już będę wiedział. On jest 25 marca? We Włocławku. Krwawy Sport, 25. Jak tam dojadę... Weź, kurde, kupię ci bilet. Kupię ci bilet za pikankę po walce. Albo nie kupię, żono, nie. Zawsze mnie wbije w maliny. Ja cię wbiję w maliny. No kurde, tak się uśmiechasz. Ja tylko miał problemy miał w domu przez ciebie. Nie, to ja nie przyjeżdżam. Żadnej zapiekanki nie będzie. Dzięki no, bardzo. Pogadałem przez telefon. Hello. A to z twoją żoną pogadam. Właśnie, pierdzi ją o zgodę. Kurde, już myślałem, że biegnie jakiś free fighter. Jak Hunter na tego, nie? Albo już nie mówmy, Hunter gdzie biegnie. No gdzie biegł? Nie wiem, przez ciebie go ochrona zgarnęła, nie? Dzięki.